Jak donosi portal Nasze MMA.pl, Marian Ziółkowski zawalczy z Normanem Parkiem na gali KSW 50, która odbędzie się już 14 września w Londynie. Jest to co prawda informacja niepotwierdzona, jednak wydaje mi się, że nie ma żadnych podstaw ku temu, aby w te informacje nie wierzyć. A dlaczego? O tym już za chwilę. Oczywiście wcześniej zachęcam Was do tego, abyście subskrybowali mój kanał oraz śledzili mnie na Facebooku. A teraz już kilka słów na temat tego pojedynku i tego, dlaczego moim zdaniem taka walka na gali w Londynie właśnie się odbędzie. Prawne oko kibica MMA dostrzeże z pewnością, że w ostatnim czasie Marian Ziółkowski jest postacią dość często wymienianą gdzieś właśnie w kontekście walki o pas mistrzowski w kategorii lekkiej, który jak wiemy zwakował Mateusz Gamrot, który według jakichś tam nieoficjalnych informacji wybiera się do UFC. Ale tak czy inaczej, warto też zauważyć, że Marian Ziółkowski coraz częściej pojawia się w różnych materiałach od KSW, pojawiał się na stoiskach KSW na różnych targach, także wydaje mi się, że tutaj zdecydowanie organizacja próbuje się w pewien sposób wypromować Mariana i trzeba też przyznać, że Marian to, jeśli można tak nieładnie powiedzieć, bardzo wdzięczny materiał do promowania, bowiem jest mega sympatycznym gościem, mega fajnym zawodnikiem. Polecam tutaj każdemu obejrzeć Trybunę Ludu z tym gościem, bo naprawdę Marian jest mega, mega sympatycznym zawodnikiem. Tutaj również warto popatrzeć, to tak w gruncie rzeczy, oprócz Mariana Ziółkowskiego, mógłby zawalczyć o ten pas mistrzowski wagi lekkiej. Marian pokonał Gracjana Szadzińskiego, który był tutaj jednym z największych faworytów właśnie do takiej walki o pas mistrzowski. Mamy jeszcze co prawda Maćka Kazieczko, który wygrał ostatnio z Bartkiem Koperą, jednak jego ostatnie wygrane, czyli właśnie to z Bartkiem Koperą i Maćkiem Kalicińskim, nie odbiły się nawet za wielkim echem w świecie MMA, szczególnie w świecie tego polskiego MMA, dlatego wydaje mi się, że raczej nie jest on póki co brany pod uwagę jako kandydat do walki o pas mistrzowski. Także Marian wydaje mi się tutaj najsensowniejszym rozwiązaniem. Co jednak tyczy się jego ewentualnego przeciwnika, no to jest ta sama sytuacja. Tak naprawdę nie mamy tutaj żadnego innego zawodnika, z którym on mógłby zawalczyć, oprócz Normana Parka. Tutaj oczywiście się pojawia bardzo wiele kontrowersji i ja również troszeczkę je podzielam, że od kilku walk Norman Park tak naprawdę nie zrobił limitu wagi lekkiej. A gdyby przyjrzeć się temu dokładnie, to ostatni raz ten limit zrobił w walce z Mateuszem Gamrotem na KSW 39. A od tamtego czasu w walce rewanżowej z Gamrotem, z Łukaszem Chlewickim tej wagi nie zrobił. Później walczył też w catchweightach do 73 i 74 kg, ostatnio z Kornikiem, a także w wadze półśredniej, gdzie pokonał Borysa Mańkowskiego. Także jeśli chodzi o to, to trzeba przyznać, że faktycznie no tutaj można mieć zastrzeżenia, jeśli chodzi o to robienie wagi przez Normana i to, że w tej chwili dostałby walkę o pas mistrzowski. Jednak jak wspominam tutaj, myślę, że można troszeczkę przymknąć na to oko z uwagi na to, że tak naprawdę nie ma dobrego kandydata do walki o pas w tej chwili w KSW. Tym bardziej, że Norman Park jest bardzo, bardzo dobrym wyjściem, jeśli chodzi o promocję tej gali. Po pierwsze, to co wspominałem o Marianie, że jest on tutaj troszeczkę promowany przez KSW, gdzieś często występuje na plakatach, w jakichś zajawkach, materiałach prasowych. Tak, Normana tak na dobrą sprawę promować nie trzeba, bo każdy zna tego zawodnika, on świetnie promuje sam siebie. Uprawia troszeczkę takie śmieciowe gadanie, jednak tutaj też nie można mu wiele zarzucić, bo chociażby w ostatniej walce z Kornikiem, czy chociażby w tej walce z Chlewickim odnosili się ze swoimi rywalami do siebie z dużym szacunkiem. No tym niemniej, jak wspominałem, Norman, jeśli chodzi o promocję, to w KSW jest zdecydowanie jednym z najlepiej promujących się zawodników. Także tutaj przede wszystkim też duża szansa dla Mariana, żeby jeszcze dodatkowo się podpromować, chociaż trzeba przyznać, że pokonanie w takim stylu, w jakim to zrobił kolejno Grześka Szulakowskiego i Gracjana Szadzińskiego, którzy byli dość mocno promowani przez organizację, generalnie rozpoznawani w gronie kibiców MMA, samo z siebie też gdzieś podniosło akcję Mariana. Druga sprawa to też to, że gala odbędzie się w Londynie. Norman Park, jak wiemy, jest wyspiarzem, także tutaj na pewno też przyciągnąłby sporą publiczność zarówno na hale, jak i po prostu przed telewizory, a jak wiemy, KSW gdzieś coraz śmielej chce wchodzić w te rynki zagraniczne, także wydaje mi się, że to również byłoby fajne rozwiązanie i na pewno korzystne dla organizacji. Co zaś tyczy się samego pojedynku, jego ewentualnego przebiegu, ciężko mi w tej chwili tak naprawdę wyobrazić sobie, jak ta walka mogłaby wyglądać, chociaż wydaje mi się, że Norman jest zawodnikiem, który nie do końca może Marianowi pasować, bowiem jeśli przypomnimy sobie większość porażek Mariana, to
Właśnie były to walki gdzieś z zawodnikami, którzy próbowali go obalać, kontrolować w clinchu, wykorzystywali gdzieś przewagę swoich, może nie warunków fizycznych, ale przede wszystkim właśnie takiego przygotowania zapaśniczo-siłowego, co u Mariana zawsze troszeczkę kulało. I tutaj obawiałbym się, że Marian miałby spore problemy z tymi bardzo mocnymi, takimi metodycznymi zapasami Normana Parka. Jednak uważam, że Marian zrobił wielki progres od tych ostatnich swoich porażek, chociażby z Romanem Szymańskim, i jest to zupełnie inny zawodnik, także jeśli byłby w stanie tak świetnie chodzić na nogach i kontrolować walkę, jak chociażby w walce z Gracjanem Szadzińskim, to jestem przekonany, że byłby w stanie tę walkę wygrać. Jak wiemy, kondycji Marianowi nie brakuje, bo walczył przez 5 rund z Romanem Szymańskim i tak naprawdę dopiero w 5 rundzie gdzieś zaczął się rozkręcać i tę rundę udało mu się Romanowi urwać i nie wyglądał wcale na zmęczonego, także wydaje mi się, że to gdzieś mogłoby być po stronie Ziółkowskiego. No i cóż, wydaje mi się, że tutaj na tę chwilę szanse w tej walce rozkładają się 50 na 50. Tak więc jeśli chodzi o ten pojedynek, to z mojej strony to wszystko. Ja Wam bardzo dziękuję za wysłuchanie. Zachęcam do subskrybowania mojego kanału oraz śledzenia mnie na Facebooku, a także do pisania w komentarzach swoich typów na ten pojedynek. Dzięki wielkie za wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.